03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie? Sweetie. On dotyka złotej skóry niby mida. Są one piszczały niby midi. Oh. Jeszcze tydzień temu pussy oraz ptaszek w moim slangu to Sylvester i Tweety. Jeszcze tydzień temu Ed i Johnny Bravo oraz Dexter i Didi. W szkole ziomo robił nielegalny biznes, wypalając seks na DVD. Tydzień temu tu pokazywali język, teraz już Ferratio na migi. Głowę zniszczyło to wielu, just trust me. Po szkole Foxki, w nocy pornoski. Potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Większość z nas w domu ojciec, matka. Ale w tych tematach zawsze chowała nas pornografia. Chłopcy widzą co chcą. Potem chłopcy chcą to co widzą. Chcą mieć prywatną boginię seksu, która jednocześnie jest dziewicą. Chcą mieć w łożu Marię Magdalenę, co jest jednocześnie zakonnicą. Krótko mówiąc, żeby dziewczę podobało jednocześnie się salonom i ulicom. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie tanie, masz fantazję w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać browarami oraz pizzą. Bo w filmie są w formie najlepszej, ciągle chcą seksu i proszą najgrzeczniej. W filmie nigdy nie dojdziesz za wcześnie, nikt nie poskarży się, to za boleśnie. W filmie nie biega nikt do apteki, bo wyjąć miał, a sobie został najlepsze. W filmie mężczyźnie nieznany jest sprzeciw, bo bierze i nikt mu nie grozi aresztem. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Wychowała nas pornografia. Większość z nas w domu ojciec, matka. Ale w tych tematach zawsze chowała nas pornografia. Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja. Wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą po rozkosz. Bywa, że zdarzy się wertep. Czasami miłość jest piękną trylogią, czasem niezgrabny to werset. Możesz ją mocno, wierz mi, wciąż okazując jej respekt. Nie bój się, że to nie męskie, wierz mi, przestań, takie myślenie to bezsens.